Miało być pięknie, wyszło za drogo. Ale to nie był chyba jedyny problem. Miasto chciało, by nowe skrzyżowanie w postaci ronda powstało u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Łąkowej i Zastawia. Przebudowa tego nader niefortunnego fragmentu szlaku według obliczeń miasta miała się zamknąć w kwocie 500 000 zł. Tymczasem jedyna oferta, jaka wpłynęła w odpowiedzi na ogłoszony przetarg, opiewała na niemal 3 razy tyle. I była to wartość dla ratusza zbyt wysoka. Rondo miało według zamiaru urzędników powstać w systemie zaprojektuj i wybuduj. Czas całkowitej realizacji miał zamknąć się w 135 dniach, ale podzielony miał być na 3 etapy. Zainteresowany zleceniem potencjalny oferent miał jednak poważne wątpliwości. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje opracowanie koncepcji, czyli pierwszy etap, w ciągu 40 dni od momentu podpisania umowy. Na zgłoszenie robót budowlanych, czyli drugi etap, pozostało według wyliczeń zainteresowanego kolejne 20 dni. To jego zdaniem za mało, bowiem powstałą koncepcję należy zatwierdzić, nanieść ewentualne uwagi, co zajmie co najmniej 2 tygodnie, i przeprowadzić trwającą następne 3 tygodnie procedurę zgłoszenia budowlanego. Zdaniem zainteresowanego trzeba było zatem na pierwsze 2 etapy nie 60, a 135 dni. Miasto jednak nie zgodziło się na taką propozycję, podobnie jak na zaproponowaną przez jedynego oferenta cenę. Ostatecznie ogłoszony w marcu przetarg został unieważniony. Na pytanie o ewentualne drugie podejście nikt w ratuszu nie był nam dzisiaj w stanie jednoznacznie odpowiedzieć.